Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu katowickiego GKS-u. 32. kolejka spotkań Ekstraklasy rozgrywana jest na raty. Zaległości. Trzy spotkania rozgrywane są w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Przerwa w meczu GKS Katowice Widzew Łódź, a więc w meczu, w którym grają dwa czołowe zespoły naszej Ekstraklasy. Nie tak dawno te dwie drużyny spotkały się w półfinale Pucharu Polski. Wygrał katowicki GKS 2-0. Dzisiaj po 45 minutach jest remis 1-1. Popatrzmy, jak padły bramki. Oto piąta minuta tego spotkania. Szybka, dynamiczna akcja drużyny Widzewa. Strzał Sławomira Majaka trafia w nogę Mirosława Widucha, środkowego obrońcę drużyny katowickiego GKS-u. Ten rykoszet zmylił zupełnie bramkarza Mariusza Luncika. Obok niego wpada piłka do bramki i już po 5 minutach tego meczu drużyna gości prowadzi 1-0. Katowiczanie atakowali, stwarzali sytuacje podbramkowe. Jedną z najdogodniejszych mieli w tym momencie. Tomasz Łapiński faulował tuż przed linią pola karnego Adama Bałę. Sędzia przyznał rzut wolny. Powinna być także żółta kartka. Zawodnik Katowic wychodził na pozycję czystą strzelecką. Ta sytuacja nie przyniosła bramki, ale w 45 minucie meczu Sławomir Wojciechowski, najlepszy strzelec drużyny katowickiej, zdobywa 13. bramkę w tym sezonie w Ekstraklasie. Nabrał szybkości, uderzył prawą nogą. Z dużą siłą piłka tuż przy słupku wpadła do bramki obok Macieja Szczęsnego. Jeszcze raz ta akcja, odegranie z prawej strony piłki przez Ledwonia. Strzał z ponad 20 metrów i rezultat remisowy 1-1. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Na boisku jest Franciszek Smuda i Bożydar Iwanow. Czy będą zmiany w drużynie Widzewa? Panie trenerze, ten mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla pana drużyny. Bramka w piątej minucie, no ale potem straciliście najpierw Szymkowiaka, a potem bramkę, a Legia prowadziła 1-0 z ruchem. No ja tak jak w ubiegłym roku staram się nie zwracać uwagi na Legię. Najważniejsze, że my wygrać musimy, bo jeżeli my przegramy, no to wtedy z tego nici wychodzą. Najbardziej mnie boli kontuzja Szymkowiaka. No, nie wiadomo jak będzie po prześwietleniu jego kolana. Być może nie jest to groźna kontuzja, oby tak było. A dzisiaj w drugiej połowie musimy wszystko dać siebie, żeby to spotkanie wygrać. Wszedł na boisko Szarpak, czy jakieś kolejne zmiany, czy ktoś wyjdzie w drugiej połowie z nowych zawodników? Wszedł za Marcina Zająca Daniel Bogusz, a do ataku został przesunięty Dermiński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Ryszard Czerwiec do niedawna grał w barwach łódzkiego Widzewa. Obserwuje dzisiaj z trybun to spotkanie. Jak Pan ocenia przebieg rywalizacji? No, na początek wydaje mi się, że drużyny trochę takie spięte są, bo wiadomo, że stawka jest dość duża. Przynajmniej dla Widzewa. No, Widzew walczy o mistrza Polski i przystąpił do tego meczu bardzo skoncentrowany. No, stworzył, z tego co tak widziałem, dość dużo sytuacji, ale GKS nie poprzestaje na tym, tylko żeby się bronić. No, wykorzystali cały czas GKS gra z kontry i wykorzystali jedną sytuację praktycznie pod koniec, czyli bramkę. Dziękuję panu bardzo. Poprosimy jeszcze opinię po zakończeniu meczu. A teraz popatrzmy, w jakich składach grają obydwa zespoły. Drużyna Widzewa. Maciej Szczęsny numer 1, Mirosław Szymkowiak numer 2, Tomasz Łapiński numer 3, Zbigniew Wyciszkiewicz numer 4, Dariusz Gęsior numer 5, Radosław Michalski numer 7, Jacek Dębiński numer 8, Andrzej Michalczuk numer 10, Rafał Siadaczka numer 11, Sławomir Majak gra z 12 i Marcin Zając z 16. Trenerem jest Franciszek Smuda i drużyna katowickiego GKS. Mariusz Luncik numer 1, Artur Adamus numer 2, Paweł Pęczak gra z 3, Tomasz Malcharek z 4, numer 5 Mirosław Widuch, numer 6 Adam Bała, numer 7 Adam Kucz, numer 8 Adam Ledwoń, numer 9 17-letni Tomasz Owczarek, numer 10 Sławomir Wojciechowski i z numerem 11 gra Bogdan Pikuta. Trenerem jest Piotr Piekarczyk. Arbiter Mirosław Milewski z Radomia, któremu partnerują Rafał Rostkowski i Sławomir Stępniewski
obydwaj z OKS Warszawa, obydwaj na liniach. Rozpoczęła się druga część spotkania i bramka dla Widzewa 2-1. Podobnie jak pierwszą połowę, także i drugą część meczu znakomicie rozpoczęli piłkarze drużyny gości, którzy już w pierwszych sekundach tej drugiej połowy zdobyli bramkę. Jeszcze raz ta akcja, Bała źle zagrał, uderzył z woleja Jacek Dębiński. I wynik 2-1 dla drużyny gości. Jest to 11. bramka Dębińskiego, który kandyduje do tytułu najlepszego strzelca naszej ligi w tym sezonie. Wojciechowski jest wyżej notowany w klasyfikacji najlepszych strzelców. Po tym golu zdobytym w ostatniej minucie pierwszej części ma bramek zdobytych 13. I proszę Państwa, 3-1. Dynamiczna akcja i Wyciszkiewicz podwyższa na 3-1. Można powiedzieć, że ta minuta, tych 60 sekund wstrząsnęły katowickim GKS-em. Dynamiczna, szybka akcja, błąd w obronie. Nikogo nie było tutaj po lewej stronie linii defensywnej zespołu Katowic. I Widzew prowadzi w tej chwili 3-1. W idealnej sytuacji strzeleckiej był Wyciszkiewicz, jeden z najbardziej pracowitych i rzetelnych piłkarzy drużyny mistrza Polski, i on podwyższa rezultat meczu na 3-1. Kucz. Uderzenie z dystansu i 3-2. Wspaniała bramka, Adam Ledwoń. No dzisiaj mamy popisy strzeleckie, jeżeli chodzi o Katowice. Strzały z dystansu atomowe. Znowu uderzenie jak z armaty. I druga bramka dla Katowic. A więc Katowiczanie zdobyli kontaktową bramkę do zakończenia pierwszej połowy. Do zakończenia w ogóle meczu pozostało jeszcze 40 minut. Jak tak dalej pójdzie, to możemy być świadkami rekordu strzeleckiego. Gęsior, Wyciszkiewicz, Kucz, Wojciechowski. Nadal Wojciechowski przy piłce, Pikuta uprzedzony przez Michalskiego. Gęsior. Silniejsze tempo gry niż w pierwszej połowie. Dynamiczne akcje z jednej i z drugiej strony. Dębiński. Dębiński. Niecelnie. Wojciechowski stracił piłkę, Majak, Dębiński, Adamus. Widuch, Kucz z pierwszej piłki, Ledwoń. Powinien podawać na prawą stronę, Pikuta jest niepilnowany w idealnej sytuacji. Strzela jak dziecko. Podał piłkę w ręce Szczęsnego. To nie był strzał. Bogdan Pikuta przeżywa duży kryzys formy. Kiedyś to był jeden z najgroźniejszych napastników naszej ligi. W tym sezonie jednak nie może odnaleźć dyspozycji z poprzednich lat. Grał przecież w barwach zabrzańskiego Górnika. Debiutował w 93 roku w Ekstraklasie. Strzelił bramkę. Potem był w Katowicach, następnie przeniósł się do Stalowej Woli, potem w Widzewie występował.
No i teraz powrócił do Katowic. Faul Wyciszkiewicza. Ledwoń. Miejsce Zająca zajął Daniel Bogusz w zespole Widzewa. Mówiliśmy o tym w czasie rozmowy z trenerem Franciszkiem Smudą. Wojciechowski, Ledwoń, Pęczak, Owczarek, kąśliwe uderzenie, ale strzał niecelny. Owczarek to zawodnik, który gra dopiero piąty mecz w Ekstraklasie. Jeden cały grał tylko ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej trzykrotnie występował w końcówkach spotkań. Teraz po raz drugi gra od pierwszego gwizdka arbitra. To jest zawodnik 17-letni, który grał w Mistrzostwach Europy juniorów do lat 16 w ubiegłym roku w Austrii. Występował tam z innym wychowankiem GKS-u Katowice, Mariuszem Muszalikiem. Ta reprezentacja nie odniosła jednak sukcesu. Drużyna katowickiego GKS-u gra bez kontuzjowanych Borawskiego, Karwana i Szali. W zespole Widzewa nie ma Citki i Kurtiana. Pikuta, obok niego Michalski. Sędzia pokazuje, że nic nie było. Jest to arbiter klasy międzynarodowej. Będzie sędziował mecz w Pucharze Intertoto w tym składzie z panami Rostkowskim i Stępniewskim drużyn norweskiej i rosyjskiej. Mirosław Milewski będzie także sędziował na Mistrzostwach Świata Drużyn Wojskowych w Iranie. Ten turniej odbędzie się w Teheranie. Pobyt trwać będzie 3 tygodnie. Bogusz. Michalski, trapiony kontuzjami. Łapiński. Gęsior. Gęsior. Wojciechowski rozbija atak Widzewa i rozpoczyna kontrę. Do Pikuty, Pikuta i Łapiński. Łapiński ma bardzo dobry przegląd sytuacji. Umie się ustawić. Uprzedził napastnika Katowic. Dębiński. Owczarek. Wojciechowski. Bogusz. Gęsior. Częściej włączający się niż w pierwszej połowie do akcji ofensywnych swojej drużyny. Wyciszkiewicz. Michalczuk. Oj, Gęsior popełnił teraz błąd. Ledwoń. Sam jest tylko w przodzie, czeka na partnerów, nikt nie wychodzi. Głęboko do defensywy cofnięta drużyna Katowic. Szarpak, który w 26 minucie meczu zmienił Mirosława Szymkowiaka. Mirosław Szymkowiak doznał kontuzji kolana. Wcześniej miał tę nogę operowaną. Tymczasem jakieś rozruchy na trybunach. Po przeciwległej stronie, gdzie zajmują miejsce szalikowcy z katowickiego GKS-u. Michalczuk. Widzew walczy o tytuł mistrza Polski. Dla niego każdy punkt ma olbrzymie znaczenie. Bała próbował dojść do tego podania.
11 minuta drugiej części spotkania. GKS Katowice przegrywa z Widzewem Łódź 2-3. Gęsior, Michalczuk, Michalski na polu karnym. Luncik zawahał się, nie wiedział, czy wybiec do tego dośrodkowania. Silne uderzenie Rafała Siadaczki, ale strzał bardzo, bardzo niecelny. Katowiczanie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Walczą to trzecie miejsce, które daje prawo gry w europejskim pucharze. Bała. Dobra interwencja Łapińskiego. Ledwoń. Widuch. Pęczak. To jest zawodnik 20-letni, który szybko wszedł do podstawowej jedenastki GKS-u Katowice. Jest wychowankiem katowickiej drużyny. W 1995 roku wraz z kolegami z Katowic wywalczył trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów. Bała. Obok niego Gęsior. Kucz. Faulowany przez Wyciszkiewicza. I będzie pierwsza żółta kartka w tym meczu. Przy piłce ustawia się Wojciechowski, specjalista od stałych fragmentów gry. 13 bramek zdobył, 3 bezpośrednio z rzutów rożnych w tym sezonie w meczach z Ruchem Chorzów, Odrą Wodzisław i Śląskiem Wrocław. Ale uderzyć potrafi także Ledwoń. Wydawało się, że Wojciechowski będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Tymczasem Adam Ledwoń, zdobywca drugiej bramki, strzelił celnie, ale szczęsny. Nie dał się zaskoczyć. Siadaczka. Dębiński. Szarpak. Wojciechowski. Pikuta. Kucz. Bała. Ledwoń. Rzut wolny, pośredni za niebezpieczne zagranie dla drużyny Widzewa. Widzew tradycyjnie przed występami w meczach ligowych czy Pucharu Polski na Śląsku przygotowywał się w ośrodku Bóg w Rudach Raciborskich. W składzie drużyny Widzewa nie ma także Niemca Borowki, który wyjechał do Niemiec. Zmiana w drużynie Widzewa: opuszcza boisko Zbigniew Wyciszkiewicz, a jego miejsce zajmuje Paweł Miążkiewicz. Paweł Miążkiewicz w rundzie wiosennej zagrał 3 mecze ze Śląskiem, Górnikiem Zabrze i Polonią Warszawa i w każdym z tych meczów strzelił bramkę. Trener Smuda był skłonny zrezygnować z występów tego piłkarza w barwach łódzkiej drużyny. Paweł Miążkiewicz jednak dochował wierności barwom klubowych Widzewa. No i w tej rundzie wiosennej walczy o powrót do podstawowej jedenastki. W pierwszej rundzie także zagrał tylko 3 mecze. Strzelił 2 bramki. Ledwoń. Obok niego Szarpak. Kucz. Gęsior podtrzymuje atak drużyny katowickiej.
Nie wiem, co teraz arbiter Mirosław Milewski zagwizdał. Zawodnik Katowic był daleko od piłkarza Widzewa. Michalski. Bała. Bała idzie na przebój. Powstrzymał atak Łapiński. Bałą interesuje się klub belgijski Lommel. Byli wysłannicy tego klubu na meczach ligowych z udziałem GKS-u Katowice. Wszystko wskazuje na to, że w czasie przerwy wakacyjnej Bała opuści katowicką drużynę. Dębiński, Majak. Siadaczka, Adamus, znowu siadaczka. Miążkiewicz, Michalski, był w kadrze na Anglię, ale kontuzja nie pozwoliła mu na grę. Łapiński, potrafi stworzyć przewagę liczebną pod bramką przeciwnika, niebezpieczne są jego akcje ofensywne. Michalczuk, nieporozumienie, Wojciechowski. Wojciechowski po lewej stronie pędzi Ledwoń. Ledwoń faulowany. Będzie żółta kartka dla Szarpaka. Widzowie są niezadowoleni. Uważają, że powinna być czerwona kartka. Ledwoń wychodził na pozycję sam na sam. No ale interpretacja przepisów należy do arbitra. Myślę, że sposób wyrażania protestu odbiega od pewnych norm. Wojciechowski uderza, to jest kartka! 3-3! Sam Wojciechowski zdziwił się. Rykoszet zupełnie zmienił Macieja Szczesnego i remis 3-3. Jak gdyby powtórka sytuacji, po której bramkę zdobył Sławomir Majak, kiedy to Mirosław Widuk odbił piłkę, zmieniając kierunek jej lotu. Czekamy na powtórkę. Czyżby jakaś awaria urządzenia zwalniającego? Zaskakujący zwrot. Widzew już był pewny zdobycia 3 punktów. Prowadził 3-1. Tymczasem katowiczanie po 2 uderzeniach z dystansu doprowadzili do wyrównania. Wszystkie 3 bramki Katowice zdobyły po strzałach zza linii pola karnego, po bardzo silnych, soczystych uderzeniach. Tym razem szczęście pomogło katowiczanom. Gęsior. Szarpak. Gęsior sam pędzi w kierunku bramki. Teraz dopiero wybiega Adamus. Pęczak. Bogusz. Owczarek. Ale arbiter pokazuje, że Owczarek faulował. Miążkiewicz ustawił piłkę, on wykonawcą rzutu wolnego. Michalski, główka. Michalski był zupełnie niepilnowany, ma słuszne pretensje. Mariusz Luncik do partnerów.
Nie można pozostawiać zawodnika drużyny przeciwnej niemal na linii początkującej pole bramkowe. Luncik jednak wykazał duży refleks, przeniósł piłkę nad poprzeczką, rzut rożny i znowu Luncik pewnie chwyta piłkę. Do końca tego niespodziewanie interesującego meczu pozostało jeszcze około 25 minut. W Katowicach Widzew remisuje 3-3. Będzie zmiana w drużynie. Katowic opuści boisko Bogdan Pikuta. Jego miejsce zajmie Jan Furtok. Trener Piotr Piekarczyk szuka wartościowych napastników. Jan Furtok leczył kontuzję ścięgna Achillesa. Nie grał od dłuższego czasu. W ogóle zamierza grać tylko do końca tego sezonu. Nie ma już sił na całe spotkania. Wchodzi w końcówkach. Jego atutem jest doświadczenie, rutyna. Potrafi zagrać jak profesor. Rozstrzygał o zwycięstwach Katowic w końcówkach spotkań w dotychczasowych meczach ligowych. Pęczak. Owczarek. Pęczak. Furtok. Ależ miał pozycję. Nie trafił w piłkę. Pięć lat ma Jan Furtok, który na tym stadionie przed meczem z Mołdawią żegnał się z reprezentacją. Na pożegnanie z ligą jeszcze pozostało trochę czasu. Myślę, że działacze Katowic będą namawiali Furtoka, aby nadal wspierał drużynę, nawet grając ostatnie minuty meczów w następnych rozgrywkach, w następnym sezonie. Szarpak. Michalczuk. Ostry strzał wzdłuż linii bramkowej. Wojciechowski powraca na boisko. Opatrywany był wcześniej przez lekarza, doznał lekkiej kontuzji. Ledwoń. Łapany przez Bogusza. Arbiter zastosował przywilej korzyści, ale w tym wypadku ta decyzja nie była korzystna dla katowickiego GKS. Majak. Dobre tempo tego meczu. Mniej uważna gra w obronie, zwłaszcza katowickiego GKS-u, ale na tym zyskuje widowisko. Obydwa zespoły postawiły na atak, demonstrują grę ofensywną. Majak i chyba 4-3. Tak. Mówiłem przed chwilą o niefrasobliwej grze w obronie drużyny Katowic. Mieliśmy tego przykład. Majak był w idealnej pozycji, proszę popatrzeć. Dokładne podanie, mógł podciągnąć piłką i z odległości 10 metrów strzelił cel. Drugi gol Majaka w dzisiejszym spotkaniu. Siedem bramek oglądamy jak na razie na stadionie Katowic, ale przy tym stylu gry obydwu drużyn podejrzewam, że mogą paść następne. Wojciechowski. Widuch. Adamus. Kucz. Ledwoń. Furtok. Ledwoń. Nieprzyjemny strzał. Piłka odbiła się od boiska. No ale Szczęsny to doświadczony bramkarz. 32 lata. Nie,
Jążkiewicz, Szarpak. Piątką atakują piłkarze Widzewa. Gęsior, Michalczuk, Dębiński. Znowu Michalczuk, Jążkiewicz. No, próba odegrania piłki w trójkącie, powstrzymana przez Owczarka. Widuch. Na pozycji lewoskrzydłowego Kucz. Do Furtoka, ale Furtok oczekiwał na podanie w innym miejscu. Michalski. Siadaczka. Szarpak. Spokojnie grają Żłodzianie, mają przewagę jednej bramki. Coraz mniej czasu pozostaje do zakończenia spotkania, w tej chwili około 18 minut. Widuch, Pęczak. Cała drużyna Widzewa cofa się na własną połowę. Katowiczanie rozpoczynają atak pozycyjny. Piotr Piekarczyk, trener drużyny Katowic. Przez wiele sezonów był piłkarzem tego zespołu. Adamus, Kucz. Drużyna łódzkiego Widzewa w czasie tej przerwy spowodowanej występem reprezentacji nie grała, nie doszło do sparingu z Sandecją Nowy Sącz. Trener Smuda miał tylko 9 zawodników pierwszoligowych. Michalski, Majak, Dębiński, Szymkowiak, Gęsior ćwiczyli z kadrą. Kontuzje Citko, Kurtianu i Borowki. Zresztą Borowka wyjechał do Niemiec. Jak mówią dobrze poinformowani, nie wróci już do Łodzi. W sumie zawiódł trenera Smudę, zagrał zaledwie 10 spotkań w lidze i Pucharze Polski w barwach Widzewa, a teraz Kucz, obok niego Michalski, on zagrywa głową do Szczęsnego. Zresztą nie było tak, że Franciszka Smudy w Łodzi został zaproszony na finał Ligi Mistrzów. Podobno nasłuchał się komplementów za remis z Borussią Dortmund. Furtok, trafiony piłką, mocnym podaniem Ledwonia, Siadaczka, o, Malcharek, wszystko wskazuje na to, że sprawa tytułu Mistrza Polski rozstrzygnie się 18 czerwca w Warszawie, kiedy to Widzew zagra spotkanie z Legią. Majak, Siadaczka, Łapiński, wolniejsze tempo gry w tych ostatnich kilku minutach,
Katowicanie stracili impet, chociaż teraz Wojciechowski rozpoczyna kontrę na spalonym Furtowie. Malharek, Owczarek, gra teraz częściej toczy się w strefie środkowej boiska. Kapitan drużyny Katowic Ledwoń, Widuch. Kucz. Rozpoczął się ostatni kwadrans spotkania. Katowice przegrywają z Widzewem 3-4. Michalski, Pęczak, Bogusz, Dębiński, Miążkiewicz. Gęsior. Miążkiewicz, atakowany przez Ledwonia, kapitan drużyny łódzkiej Łapiński, Bogusz, Siadaczka, Majak. Opadło tempo spotkania, skończyły się wielkie emocje. Wcześniej bramki padały w odstępach nieledwie sekundowych. Szykuje się zmiana w zespole Katowic. Wejdzie na boisko Mariusz Muszalik. Nie było to najlepsze rozwiązanie. Adamus, Pęczak. I Bogusz do Szczęsnego. Szarpak, Bała. On teraz pełnia funkcje defensywne w swojej drużynie. Wojciechowski. Do Furtoka bardzo dobre podanie. Furtok ma przed sobą tylko Michalskiego. Nadbiegają partnerzy Michalskiego. Furtok czeka, aż ktoś z partnerów pojawi się. Świetnie zagrywa do Kucza, ale ten źle przyjmuje piłkę. Sławomir Wojciechowski, zdobywca dwóch bramek dla katowickiego GKS-u, opuszcza boisko. Jego miejsce zajmuje wychowanek Katowic, 17-letni Mariusz Muszalik, który jest krewnym Jana Furtoka, a więc rodzinny duet napastników oglądać będziemy teraz na boisku.
Wszedł także na boisko Marcin Polarz z Rozwoju Katowice. To jest nowa twarz w szeregach drużyny Katowic. Zawodnik, który był jednym z najlepszych strzelców, ale w drużynie niższej klasy rozgrywkowej. A zszedł z boiska Adam Kucz. Muszalik, Ledwoń, Bała, Michalski, bardzo dobrze do Michalczuka. Michalczuk na pozycji prawoskrzydłowego, ma dużo swobody, ale zagrywa bardzo niedokładnie. Miążkiewicz, Siadaczka. Miążkiewicz. Dębiński bardzo dobrze przyjął piłkę i teraz chyba będzie gol. Nie, Adamus w ostatniej chwili wybija piłkę z pustej bramki. Ale Dębiński zachował się tutaj bardzo dobrze, pokazał dobrą technikę. Będąc w trudnej pozycji, znakomicie przyjął piłkę. Przerzucił ją nad wychodzącym z bramki Mariuszem Luncikiem. Jeszcze raz ta sytuacja. Michalski i Luncik broni. Dwie dobre szanse podbramkowe mieli łodzianie w ostatniej minucie. Na tym stadionie, stadionie GKS-u Katowice, odbędzie się 14 czerwca mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Gruzją. Znaczenie sportowe tego meczu rozgrywanego w ramach eliminacji Mistrzostw Świata spadło. Polacy nie mają szans na awans do finału piłkarskiej Mistrzostw Świata we Francji. Spodziewają się organizatorzy mniejszej ilości widzów, stąd decyzja o przeniesieniu tego meczu ze Stadionu Śląskiego na Stadion Klubowy Katowic. Tu zresztą graliśmy z Mołdawią. Przełknęliśmy niedawno gorzką pigułkę w postaci porażki z Anglikami. Teraz zapewne Antoni Piechniczek pracować będzie nad przebudową reprezentacji. Zwycięstwa z takimi drużynami jak Gruzja czy Mołdawia będą dla nas także bardzo ważne. Chodzi o uratowanie twarzy i zachowanie odległej, ale jeszcze jakiejś tam pozycji w światowej hierarchii futbolowej. Michalski, Majak, Dębiński, Siadaczka. Rzut rożny dla Widzewa. Do końca spotkania pozostało jeszcze około 8 minut. Przewaga w rzutach rożnych po stronie gospodarzy. Gęsior. Owczarek. Furtok. Malcharek. Furtok. Rzut wolny dla Katowic. Trener Smuda nigdy nie obserwuje meczu siedząc na ławce. Także i w tym wypadku stoi przy linii, gestykulując, pokrzykując do swoich zawodników. Jakieś potyczki z kibicami Widzewa, służb porządkowych. Niestety do zachowania widzów na stadionach mamy uzasadnione pretensje. To są te jakieś
potyczki, o których mówiłem, interwencje służb porządkowych. Szkoda, że to psuje atmosferę widowiska sportowego. Majak. Miążkiewicz. Bogusz. Bogusz. Bała. Ma drogę wolną tu po lewej stronie boiska. Teraz dopiero wybiega Łapiński, który wybija piłkę na aut. Muszalik. Łapiński. Miążkiewicz. Znowu Miążkiewicz, Michalczuk, Siadaczka. Dobrze poinformowani, a tych nigdy i nigdzie nie brakuje. Uważali, że Katowice oddadzą punkty Widzewowi za Puchar Polski. Naturalnie prawdy nigdy się nie dowiemy. To są tylko domniemania. Michalski, Szarpak, Dębiński, Dębiński, występ w reprezentacji Polski na pewno pozwolił temu zawodnikowi na zdobycie wyższej formy, widać to w każdej akcji napastnika łódzkiego Widzewa. Rzadko na boiskach Ekstraklasy pada tyle bramek. 7 goli to rzadki wynik w naszej lidze, która dotychczas nie rozpieszcza nas dużą ilością zdobywanych bramek. Goście prowadzą 4-3. Gra uspokoiła się, kiedy padła ta czwarta bramka dla drużyny łódzkiej. No i teraz ładną interwencją popisał się Mariusz Luncik, który przez 5 lat grał w innych klubach, chociaż jest wychowankiem GKS-u Katowice, grał w Pszowie, Tychach, Bełchatowie. Nie tak dawno powrócił do macierzystej drużyny i powoli przymierza się do zastąpienia Janusza Jojki. Widzew Łódź ma punkt przewagi nad warszawską Legią. Wszystko wskazuje, że także i po dzisiejszych spotkaniach nadal utrzyma tę jednopunktową przewagę. I prawdziwym finałem rozgrywek o Mistrzostwo Polski będzie mecz w Warszawie pomiędzy tymi dwoma zespołami. Widzą Państwo listę strzelców, długa i bogata. Po dwie bramki Sławomir Wojciechowski i Sławomir Majak. Piłkarze o tym samym imieniu. Oglądaliśmy efektowne bramki, na pewno gole zdobywane przez Katowiczan były ozdobą tego spotkania. Zasłużona wygrana zespołu gospodarzy. Widzą Państwo dane statystyczne, strzały obronione, strzały niecelne. Przewaga i w jednej statystyce, i w drugiej po stronie gości. Interwencje bramkarskie.
Proszę Państwa, tak jak mówiłem, obiecywaliśmy rozmowę z Ryszardem Czerwcem, który jest gościem w Polsce, ponieważ gra w lidze francuskiej. Giongam uratował się przed spadkiem, zajął 12 miejsce. Gratuluję Panie Ryszardzie. No, dziękuję bardzo. Czy cieszy Pana postawa Widzewa w meczu z Katowicami, zdobycie przez tę drużynę 3 punktów? Znaczy cieszyć może tylko zdobycie 3 punktów, bo gra no, nie wyglądała tak, jak mi się wydaje, tak jak powinno, tak jak za mojej kadencji. I no, cieszę się, że po prostu doprowadzili do zwycięstwa dzisiejszy mecz, bo GKS w drugiej połowie był no, drużyną o wiele lepszą niż w pierwszej i stworzył bardzo dużo sytuacji. Zresztą bramki same mówią dla siebie. No, GKS zaczęło o wiele szybciej grać i to im się po prostu opłaciło. A więc dostrzega Pan mankamenty w grze drużyny, w której Pan kiedyś występował? To znaczy widzę, musi po prostu oszczędzać siły na ten najważniejszy mecz z Legią, nie? I wydaje mi się, że gra po prostu dość tak no, nie tak jak... O spale? Nie o spale, to znaczy nie na pełnych, na pełnych swoich możliwościach, bo wiadomo, że w sobotę ma następny mecz i oszczędzał się oszczędza, Pan a sezon się kończy, także że no, nie powinni tak szafować swoimi siłami. Dziękuję Panu bardzo za opinię. Na płycie boiska jest nasz kolega redakcyjny ze Sławomirem Wojciechowskim. Panie Sławku, zdobył Pan dzisiaj 2 bramki. Strzela Pan bardzo dużo goli w naszej Ekstraklasie, ale w tym sezonie, jeśli dobrze pamiętam, nie udało się strzelić 2 bramek w jednym meczu. Znaczy nie tylko w tym sezonie. Pierwszy raz strzeliłem 2 bramki w jednym meczu w pierwszej lidze. Był to bardzo dobry mecz. Myślę, że udowodniliście wszystkim, że ta różnica między Legią a Widzewem, a resztą drużyn nie jest aż tak duża. Tak, teraz udowodniliśmy, a naszym zdaniem cały czas tak było, że zaliczamy się do tej trójki. Co prawda punkty tego nie pokazują, ale gra na boisku tak w dzisiejszym meczu pokazało, że jesteśmy blisko Widzewa i Legii. Byliście blisko też remisu. Dzisiaj był stan 3-3. Czy wtedy uszło z Was trochę powietrze? Już ta gra nie kleiła się tak, jak kiedy było 3-1, 3-2. Znaczy wiadomo, jak się strzela bramkę, to jest taki moment dekoncentracji. I w tych momentach właśnie Widzew wykorzystał te nasze słabe punkty. No niestety nie udało się wygrać, no ale jeszcze jest parę meczów, będziemy walczyć do końca. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze przy nas trener Franciszek Smuda. Panie Franciszku, bardzo prosimy do nas. Trener Smuda udzielał jeszcze wywiadu prasowego. Serdecznie gratulujemy. Bardzo dobry mecz stworzyliście Pana piłkarze. Przystanie 3-1, jednak jakby przestali się na moment grać. Lekceważenie przeciwnika? Nie, na pewno nikt nie lekceważył tego przeciwnika, bo wiadomo, kto to jest GKS. Przegraliśmy tutaj Puchar Polski. Chcieliśmy bardzo dzisiaj ten mecz wygrać. No, przystanie 3-1, popełniliśmy w tyłach takie błędy, które zespół nie powinien popełniać. Niestety zdarzyły się. Zdarzyły się również w GKS-ie przypadkowe bramki, no tak jak Łapińskiego, czy tam Swojak w GKS-ie tak samo. No ale to jest piłka i takie bramki padają. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Proszę Państwa, i na tym kończymy naszą dzisiejszą relację ze stadionu katowickiego GKS-u. Widzew Łódź wygrał w Katowicach 4-3. To wszystko. Żegna Państwa Andrzej Zydorowicz i Boży Dar.